We wtorek po godzinie 13 przy ulicy Nowowiejskiej doszło do ataku nożownika. O szczegółach mówi aspirant sztabowy Dawid Krajewski. Interweniujący policjanci na miejscu spotkali 42-latka, który z raną pleców trafił do szpitala. Funkcjonariusze intensywnie pracując nad tą sprawą ustalili, że związek z tym zdarzeniem ma 56-letni mieszkaniec naszego miasta. Został on zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Teraz policjanci wykonują czynności związane z przyjęciem zawiadomienia od pokrzywdzonego, będą rozmawiać ze świadkami. Też będziemy informować prokuraturę odnośnie tego zdarzenia. Według nieoficjalnych informacji napastnik miał tego dnia zastraszać przechodzące kobiety. Poszkodowany mężczyzna przeszedł operację. W chwili przyjęcia do szpitala był nietrzeźwy. Prawdopodobnie jeszcze w środę zostanie przesłuchany.